Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że jestem w Jędrzejowie, gdzie, powiedzmy delikatnie, nie jestem osobą anonimową, bo nie głosowaliście Państwo na mnie po raz pierwszy w tych ostatnich wyborach prezydenckich, ale byłem także Państwa europosłem, reprezentowałem Wasz region, reprezentowałem w związku z tym także i Jędrzejów. I za to wszystko chciałem Państwu podziękować. Podziękować też za głosy i w tamtych wyborach jeszcze raz i w tych wyborach prezydenckich, bo ten wynik mój tutaj w Jędrzejowie, w powiecie, był wynikiem bardzo dobrym. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Jestem ogromnie wdzięczny za wsparcie wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego wyborczego zwycięstwa. Także przez to, że rozmawiali ze swoimi przyjaciółmi, z rodzinami, znajomymi, często kolportowali zupełnie bezinteresownie moje materiały wyborcze, wywieszali na swoich płotach banery. Dziękuję bardzo za to. Jestem ogromnie wdzięczny i właśnie, żeby między innymi tą wdzięczność okazać, powiedziałem, że skoro się zobowiązałem, że odwiedzę wszystkie powiaty, a nie zdążyłem tego zrobić w trakcie kampanii wyborczej, to tą moją trasę po Polsce dokończę. Dokończę ją już jako prezydent Rzeczypospolitej. I właśnie między innymi dlatego w pierwszych dniach prezydentury jestem tutaj, u Państwa, w Jędrzejowie. Ale przede wszystkim chciałbym powiedzieć jedno. Tak już na zakończenie tego mojego wystąpienia, bo przyznam szczerze, że wolę się trochę spotkać z Państwem bezpośrednio, niż tutaj przemawiać. Chcę Państwa zapewnić o jednym, a mianowicie to, do czego zobowiązywałem się w kampanii wyborczej, będę prowadził do samego końca. Złożę ustawy, które solennie obiecałem i będę prowadził działania, o których też mówiłem. Ja mam poczucie, że prezydent Rzeczypospolitej jest wybrany przez naród i że ma w związku z tym szczególną legitymację. Że oczywiście jego kompetencje konstytucyjne są takie, jakie są, ale jego wielką kompetencją, może wprost niepisaną, ale wynikającą z tego charakteru, który ma urząd prezydenta, właśnie najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej, właśnie tego, który jest wybrany przez naród. Z tego właśnie charakteru wynika kompetencja do tego, aby mówić w sprawach narodu, aby mówić w sprawach społeczeństwa. Mówić, inspirować działania, czasem upominać, jeżeli jest taka konieczność. Rząd, mówić nawet do parlamentu, że pewne rozwiązania są potrzebne, a pewne są niepotrzebne czy wręcz szkodliwe. I ja tak będę, proszę Państwa, działał, nie będę się obawiał, bo uważam, że to jest rola prezydenta Rzeczypospolitej przy dzisiejszych zapisach konstytucyjnych. W związku z tym możecie być Państwo pewni, że te moje zobowiązania wyborcze będę realizował na różne sposoby. Tam, gdzie mogę, gdzie się da, działając bezpośrednio, to znaczy samemu składając projekty ustaw, przygotowując strategię działania razem z Narodową Radą Rozwoju, którą niedługo powołam, ale także poprzez właśnie działania takie inspirujące, poprzez nawoływanie do wprowadzania pewnych rozwiązań i poprzez nawoływanie do zaniechania niektórych działań, jeżeli takie będą i uznam, że one są niekorzystne społecznie albo niekorzystne dla polskiego państwa. Szanowni Państwo, dziękuję za obecność. Dziękuję za wszystkie spotkania. Dziękuję za wielką gościnność, jaką mi tutaj okazujecie. I do zobaczenia. Chociaż się jeszcze nie żegnam. Ale do zobaczenia, bo wierzę w to, że to nie są ostatnie odwiedziny prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy w Jędrzejowie. To są pierwsze odwiedziny Andrzeja Dudy jako prezydenta Rzeczypospolitej w Jędrzejowie. Będą następne. Dziękuję.